Wojna Andrzeja Saramonowicza z Patrycją Wolny. Zaje. Aś ojca dokumentnie. Andrzej Saramonowicz kontra córka Jacka Kaczmarskiego. Patrycja Wolny pokazała wiadomości, które dostała od znanego reżysera, on jej odpisał. A wszystko zaczęło się od wpisu, jaki Saramonowicz zamieścił w 66. rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego. W 2017 roku córka artysty ujawniła w wywiadzie, że pił i bił rodzinę. Jak się okazuje, to nie spodobało się reżyserowi. Andrzej Saramonowicz wojuje z córką Jacka Kaczmarskiego. Patrycja Wolny pokazała wiadomości reżysera. Jest jego odpowiedź. Jacek Kaczmarski przez wiele lat uchodził za kryształową postać. Zmarły w 2004 roku Bart Solidarności to m.in. autor sławnej piosenki Mury. Tymczasem w 2017 roku Patrycja Wolny, córka Jacka Kaczmarskiego, udzieliła wstrząsającego wywiadu. Kobieta stwierdziła, że artysta był agresywnym pijakiem, który wyzywał najbliższych i bił żonę, matkę Patrycji. Po kilku latach sprawa Jacka Kaczmarskiego została przypomniana. Wszystko zaczęło się od wpisu, jaki Andrzej Saramonowicz zamieścił na Instagramie w 66. rocznicę urodzin Jacka Kaczmarskiego. Reżyser zachwycał się Kaczmarskim, nie wspominając nic o wywiadzie Patrycji, co nie spodobało się niektórym obserwatorom. Wkrótce potem Patrycja Wolny opublikowała na Instagramie wiadomości, jakie miała dostać od Saramonowicza. Oto jedna z nich. Myślę, że się zupełnie pogubiłaś. I straciłaś kompas, co przyzwoite, a co nie. Nie neguję i nigdy nie negowałem twojej prawdy o ojcu. Ale to nie jest jedyna prawda o nim. Był wielkim artystą i jego twórczość powinna zostać wśród ludzi. Swoją nastoletnią histerią, której nigdy w dorosłym wieku nie zanegowałaś, zrobiłaś polskiej kulturze wielką przykrość. Nie mówiąc o tym, że jako rodzic również nie zdała się za. Że oto nagle napada ją nieznany jej typ, który, mając w lekceważeniu jej złe osobiste doświadczenia, dręczy ją, chcąc uratować dobre imię artysty, będącego w prywatnym życiu strasznym oprawcą. Otóż sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Dalej pisze m.in. korzystając z prawa, jakie przysługuje ludziom, którzy się znają i odnoszą do tematu, których ich od lat łączy, napisałem do niej w dzień kolejnej rocznicy urodzin Jacka Kaczmarskiego. Kiedy pojawił się nowy wysyp negatywnych o nim wypowiedzi, odnoszących się do wywiadów córki, m.in. tak, zaje. Łaś ojca dokumentnie. Nie wiem, czy to chciałaś osiągnąć, opowiadając o nim to, co opowiadałaś, ale efekt jest jednoznaczny. Żal. K.
A dlaczego Patrycja Wolny, zarzucając ojcu braki w rodzicielstwie, sama porzuciła swoją córkę, która od lat mieszka z ojcem? Pytajcie ją, nie mnie. Dla mnie ten temat jest już całkowicie zamknięty.